zgodnie z obietnicą jesteśmy. Bartosz Łyżwiński i Jacqueline Skowrońska. Dzień dobry ponownie. To jest Telewizja w Polsce. A tę część poranka zaczynamy od spotu, który wzbudził bardzo dużo emocji w internecie. Spotu świątecznego Rafała Trzaskowskiego. Jeżeli mamy, to możemy go teraz pokazać Państwu. Choć część z Państwa zapewne już widziała, mimo że Rafał Trzaskowski czym prędzej usunął go z sieci. Spot, w którym to składając świąteczne życzenia, prezydent Warszawy rozsiadł się w kuchni, a jego żona przygotowuje jakieś pyszności na święta Wielkiej Nocy. Zobaczmy. Drodzy Państwo, chciałem Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia na święta Wielkiej Nocy. Przede wszystkim dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze. Jak najwięcej czasu z rodziną i przyjaciółmi. No i rewelacyjnego dyngusa. Aleś wymyślił. A no tak, sąsiad nam zalał kuchnię parę dni temu. No, w każdym razie wszystkiego dobrego. Sąsiad zalał kuchnię. Ciekawe, kto sprzątał. Ciekawe. Mnie też bardzo rozbawił ten pies z uszami królika. Biedny pies. A Rafał Trzaskowski był pytany dziś o poranku na temat tego spotu. Jak to się wydarzyło, że taki film trafił do sieci? Zobaczmy. Pokotanie musiała być jakaś trudna, bo my z Gośką zawsze razem robimy wszystko w kuchni, ale rzeczywiście nie usiadłem przez święta. A w sztabie macie jakiegoś kreta, który takie filmiki wrzuca do sieci? Czy nie, nagraliśmy kilka wersji, no i niestety ja nie dopilnowałem na końcu, byłem zmęczony, puściliśmy najgorszą, no, błąd ewidentny. Nagraliśmy kilka wersji, we wszystkich Rafał Trzaskowski kroił sałatkę, tylko poszła ta jedna, w której akurat siedział i popijał kawusię. To pech. No tak to bywa, widzisz, słyszymy, pech, że bardzo był zmęczony przed tym, już przed świętami był zmęczony. Tak. A do tej całej sprawy odniósł się jeszcze w święta w mediach społecznościowych kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy. On nie miał czasu na wrzucanie filmiku do sieci. Niektórych rozczaruję, ale nie wrzucę dziś filmiku, ponieważ pomagam żonie w kuchni. Samo się nie ugotuje i nie pozmywa. No i skoro jesteśmy przy tematach kulinarnych, to teraz warszawskie targowisko, reporter telewizji w Polsce, Maciej Zemła, na tropie Tusko-drożyzny. Tak, ale pytać nie będziemy o gotowanie Rafała Trzaskowskiego i inne rzeczy. Będziemy pytać, Maćku, o to, co mówią dziś klienci, jaki ruch na bazarku, bo chyba to pogoda odstraszyła. Może to drożyzna? Może to ta podwyżka VAT-u? Bo przypominamy, że od dziś, nie od wczoraj, nie 1, a 5% wzrasta między innymi na produkty żywnościowe. Jak to jest, Maćku? Już Państwu spieszę raportować. Rzeczywiście ta stawka od 1 kwietnia wzrasta z 0% do 5%. Artykuły takie jak pieczywo, jaja, mięso, to wszystko zdrożeje. Ruch na targowisku jest umiarkowany, ponieważ raz ta pogoda, dwa jeszcze może niektórzy mają zapasy po świętach, tak jak właśnie Państwo Trzaskowscy, może i tych produktów aż tylu nie trzeba kupować, ale śledzimy dla Państwa te sprawy związane z cenami żywności i tak na dwóch stoiskach, na dwóch pawilonach tutaj, tym mającym warzywa, mającym jajka, mającym takie produkty żywnościowe, te ceny jeszcze nie wzrosły, bo po prostu pani zakontraktowała towar z giełdy w jednej z podwarszawskich miejscowości i jeszcze ma po starych cenach, ale tutaj obok jest już stoisko z wyrobami, z pierogami po prostu i wyrobami podobnymi. Te produkty mączne również drożeją, więc również tutaj można się spodziewać wzrostu cen i rzeczywiście tak się stało z kolei właśnie to drugie stoisko związane ze sprzedażą pierogów. To tak, tutaj już te podwyżki są odczuwalne. Te 5% VAT-u, które wzrasta na żywność, po prostu sprzedawca przełożył na o te kilka złotych więcej na swoje wyroby. Jak podliczyli ekonomiści, ten konkret Donalda Tuska związany ze zlikwidowaną tarczą VAT-u na żywność, to dla czteroosobowej rodziny będzie koszt w skali roku 1400 zł. A podliczył to dla nas wszystko Maciek Zemła, do którego jeszcze będziemy wracać. Maćku, do zobaczenia. A my ten temat już teraz komentujemy z Państwa i naszym gościem, bo w studiu Telewizji w Polsce poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry pani, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No właśnie, czego możemy się spodziewać po świętach w związku z tym wzrostem VAT-u do 5%? Kiedy klienci to odczują? No to będzie, tak jak tutaj z tego materiału wynikało, wchodziło systematycznie, bo jeszcze w hurtowniach po starych cenach jest część żywności, no ale to rzeczywiście dotrze do nas taką falą, tsunami, bo to nie będzie tylko 5%, to się przełoży na inne artykuły również, no bo jak żywność drożeje, to i wszystko drożeje, no bo usługi droższe, bo ludzie muszą jeść i tak dalej. Natomiast ciekaw jestem, z tego bazarku nie widzieliśmy, czy tam selery zdrożały, bo mi się przypomniała taka a propos pana Trzaskowskiego bajka o selerze. Żona pierze, ja selerze. No, w jego przypadku to może powinno być trochę inaczej. Żona gotuje, ja twituję. Niefortunne to widocznie jego PR-owcy byli na urlopie i on sam coś wymyślił. Jak sam wymyśli, to się kończy tak jak z tym klejeniem szyby taśmą samoprzylepną. No, tacy to fachowcy dzisiaj rządzą niestety Polską i Warszawą. A co do tych podwyżek, to jest dopiero początek. Donald Tusk powiedział, że się rozpędzamy, rozkręcamy. Rusza program Cela Plus i drożyzna, Tusko-drożyzna, to jakby z jednej strony igrzyska, z drugiej strony no, te wątpliwe sukcesy tej koalicji 13 grudnia, która no, chce przykryć tymi komisjami, śledztwami, napadami na media i przeszukaniami w mieszkaniach polityków, oskarżeniami, nawet wręcz mówienie już o politykach Prawa i Sprawiedliwości, że to przestępcy przez ministra spraw wewnętrznych, takie pojawiły się jego wpisy. No i trzeba po prostu igrzysk. Na igrzyskach, wiadomo, rzuca się szczególnie chrześcijan lwom na pożarcie w Koloseum, więc tutaj też mamy do czynienia z aresztowaniem księdza w Wielki Czwartek i tak dalej. No niestety Polska się nam zmieniła w niezbyt uśmiechniętą stronę, chociaż oni mówią, że te podwyżki są uśmiechnięte. Panie pośle, teraz droższa żywność i chyba nie tylko żywność, wakacje, stawki za energię, za prąd, a paliwo. Czy może za te 5,19 pan zatankował przed świętami albo po świętach już? No, szukałem, ale nie udało się. Ktoś nawet napisał, że jest 7,19, czyli Donald Tusk niewiele się pomylił, końcówka ta sama. 19 zostało. No niestety, szanowni państwo, rządzą dzisiaj nami ludzie, którzy dla osiągnięcia celu są gotowi oszukiwać, kłamać, łamać prawo. No i taką mamy dzisiaj Polskę. Nie ma się co spodziewać, że tutaj będzie jakieś Eldorado, raczej możemy się spodziewać, że będzie po prostu coraz większa Tusko-drożyzna i że w tej koalicji będą tarcia, no bo najważniejsza rzecz dla niektórych to właśnie kwestie dotyczące aborcji, można powiedzieć infiltracji, podsłuchów, no i wpływania na wychowanie naszych dzieci. Z jednej strony likwiduje się odrabianie lekcji domowych, a z drugiej strony no, przygotowuje się różne pomysły. Zmiana historii, ograniczenie w ogóle przedmiotów. Jest chęć usunięcia wszystkich różnych naszych potyczek z Niemcami. No a do tego będzie dochodziła jakaś seksualizacja młodzieży. Trudno nawet tutaj powtarzać, jakie tam są pomysły. Bo ciężko słuchać tych pomysłów. Panie pośle, przepraszam, ale wiosenna pogoda pod zdechłym psem. Korzystając z pana obecności. Już nie powiem pod Tuskiem, bo mnie za to ukarali. W tym studiu chcielibyśmy jeszcze pana zapytać o to, co przed nami w tym tygodniu. Rolnicy zapowiadają kolejny protest 4 kwietnia. Forma protestu ma być inna. Mają pojawić się w okolicach biur poselskich i, jak to mówią, z symbolicznym prezentem, więc na pewno zauważą. Nie będą to kwiaty. I nie będą to kwiaty, więc zauważeni na pewno będą. Jak my jesteśmy
o ile bliżej rozwiązania tego sporu i porozumienia rolników z przedstawicielami rządu. Czy pan w ogóle wierzy w to, że do takiego porozumienia jeszcze może dojść? Na razie przespali to porozumienie. No i tego porozumienia nie ma, nie widać. Ma być blokada Warszawy, żeby nie zakłócić porządku i świętego spokoju panu Trzaskowskiemu w wyborach. No, rozwiązania problemu nie ma. No to była próba zgaszenia tego protestu rzucaniem kamieniami w rolników, pobiciem spokojnego rolnika. Widzieliśmy, jak człowieka, który stał z flagą, wciągnięto za szparę policjantów i tam go po prostu katowano. Nawet rolnicy opowiadali, że z tego wieżowca koło Sejmu kamieniami z góry ktoś na nich rzucał. No, jak widać, rozwiązania nie ma. Na negocjacjach panowie z ministerstwa, przynajmniej jeden z nich, po prostu usnął. No i to jest taki właśnie obraz nędzy i rozpaczy tego rządu. Nie potrafią rozwiązywać problemów, wszystko drożeje, pieniędzy, jak zawsze, jak oni rządzą, nie ma, brakuje. No a jednocześnie jest takie poddaństwo wobec Niemiec, ten hołd Tuska złożony w Berlinie. Od razu tam pojechał, powiedział, żadnych reparacji wojennych. No, Donald Good, nasz opozycjonfirer teraz rządzi. Więc mamy sytuację taką, gdzie będzie łatwiej Unii u nas różne procesy sterować, choćby inwestycyjne, w te niemieckie wiatraki od Siemensa, który miałby problemy, gdyby nie pieniądze z Unii. No, a z drugiej strony będziemy mieli twardą rękę dla tych, którym nie podoba się ta władza. Dla opozycji, dla obywateli, dla rolników. Czy to jest, te ostatnie taka... działania, to jest zapowiedź mocnego uderzenia w Prawo i Sprawiedliwość? O tym pisze między innymi Marek Pyza w tygodniku Sieci o tym zamachu na Prawo i Sprawiedliwość. I jak pan, panie pośle, odbiera te ostatnie wydarzenia, to wtargnięcie do domu Zbigniewa Ziobry, przeszukania pokoju poselskiego Michała Wosia i w ogóle wkroczenie do mieszkań parlamentarzystów? Wszystko, co się działo, dodajmy, w Wielkim Tygodniu. To jest ciąg wydarzeń, od kiedy ta koalicja ośmiu gwiazdek zdobyła władzę. Symbolicznie 13 grudnia, to tak jak w stanie wojennym. I te działania przypominają niestety tamten czas. Ja pamiętam wprowadzenie stanu wojennego, internowania opozycji, czołgi na ulicach. Co prawda oni mówili, że to za naszych rządów były czołgi na ulicach. Tam opowiadał jeden z eurodeputowanych Platformy, że tu jest gorzej jak w Aleppo. No i przyjechała nawet Komisja Wenecka, rozglądali się, gdzie te czołgi, no nie widać. Ale jak dziś patrzymy na to, co robi ta koalicja, to rzeczywiście przypomina mi to scenariusz Jaruzelskiego. Jest też rekonstrukcja rządu, o tym pisze Rzeczpospolita, że miałoby dojść do tej rekonstrukcji rządu w najbliższych tygodniach. Czy pan ma jakieś takie informacje, kto poleci, kto kogo wymieni, a jeśli nie informacje, to kogo pan, panie pośle, by z tego rządu pognał i wymienił? Przede wszystkim Donalda Tuska. On jest na czele tej mafii, która dzisiaj rządzi. Przepraszam, to tylko moje skojarzenie, ocena polityczna, więc proszę się nie gniewać. No ale niestety, jeżeli widzimy, że minister, nomen omen, kultury, wysyła do likwidacji mediów publicznych ludzi, którzy, no, ten pan w telewizji, który na swoich stronach się chwali, że jest adwokatem zorganizowanej przestępczości, w tym narkotykowej, no jeżeli tacy ludzie są wysyłani do zadań specjalnych. Czyli rozumiem, że minister Sienkiewicz na wylocie. Dobrej przyszłości tutaj temu rządowi wróżyć nie można, ale ja myślę, że Donald Tusk dobrał do rządzenia najgorszych z możliwych ludzi. Niekompetentnych, leniwych, takich, którzy usypiają, którzy przynoszą ustawy lobbystyczne, no, pani Henik-Kloska, no i różnych ludzi, którzy, no, nie dają sobie po prostu rady nawet z tymi obietnicami tej miotły żelaznej, no bo
czy tam stalowej, jak to Donald Tusk opowiada, bo nawet słyszałem, że Borys Budka ma być wymieniony, bo Donald jest z niego niezadowolony. Podobnie jak i może teściowa go uratuje, no, tak jak kiedyś, kiedy był zawieszony, teściowa go ratowała. Może go ratuje, ale poważnie mówiąc, ja słyszałem, że tam po prostu jest rzut na europarlament. Wszyscy chcą stąd uciekać, no bo europarlamentarny immunitet, no to tamci ludzie na pokroju Krapińskiego i tym podobnych na pewno swoim kolegom immunitetu uchylać nie będą, a za te działania, które tu są, nawet sami oni sobie mówią, że dopiero szukają podstawy prawnej dla działań, które zostały podjęte bezprawnie, to tam pewnie się schowają. Tu robi się tam się schowają i mogą przetrwać. Tu robi się gorąco, więc w Brukseli może będzie spokojniej. Grunt się pali pod nogami, bo notowania zaczynają spadać. Społeczeństwo jedne. Z jednej strony jedni są rozczarowani brakiem działań, osłon, likwidacją, niby miało nie być zabrane, a jednak likwidacja chociażby tego zerowego VAT-u na żywność, likwidacja tarcz osłonowych energetycznych. Tutaj moglibyśmy to długo wymieniać, ale musimy kończyć. Ci nie są zadowoleni. To była polityczna diagnoza. Popierali rząd posła Tuska, Marka Suskiego. Widzą, że nie ma realizacji 100 konkretów, też są niezadowoleni, czyli topnieje poparcie dla Bardzo dziękujemy, panie pośle, serdecznie. Marek bardzo Suski, poseł dziękuję. Prawa i Sprawiedliwości, a my wracamy już do państwa za moment.